Do miasta prowadzą trzy wejścia. To brama główna. Mdina to dawna stolica Malty. Miały tu swe siedziby władze kościelne, wojskowe i cywilne. Tu też mieszkały i wciąż mieszkają najstarsze maltańskie rody. W jej granicach mieszczą się wielkie pałace, klasztory, kościoły, katedry i muzea. Muzeum Historii Naturalnej w XVIII-wiecznym pałacu wielkiego mistrza Antonio Manuela de Villena. To właśnie jego wizerunek został umieszczony nad wejściem do pałacu. Tylna strona bramy głównej jest ozdobiona płaskorzeźbami świętego Publiusza, świętego Pawła i świętej Agaty. Mdina przez wiele lat była znana jako miasto ciszy, ponieważ jej wąskie uliczki nie nadawały się dla ruchu kołowego i wykorzystywano ją jako dzielnicę wyłącznie mieszkalną. Kaplica świętej Agaty z 1410 roku. Katedra świętego Pawła konsekrowana w 1702 roku. Prawy zegar pokazuje godziny i minuty, a lewy dni i miesiące. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający nawrócenie świętego Pawła, a freski na sklepieniu przedstawiają jego życie. Katedra jest najważniejszą świątynią katolicką archidiecezji maltańskiej. Muzeum katedralne w dawnym seminarium duchownym. Oprócz przedmiotów kultu religijnego jest tu duży zbiór drzeworytów Albrechta Dürera i kilkanaście grafik Goi. Pałac de Piro z XVIII wieku. Obecnie mieści się tu Muzeum Narzędzi i Przyborów. Eksponowana jest także część zbiorów Muzeum Katedralnego. Przylegający do murów obronnych plac Bastion w północnej części miasta. Z murów obronnych roztacza się rozległy widok na całą północną część Malty. W miejscowości Mosta kopuła kościoła Santa Maria Assunta ma 40 metrów średnicy i jest trzecią lub czwartą co do wielkości niczym niepodpartą kopułą na świecie. Kopuła i dzwonnice katedry świętego Pawła. Kościół Karmelitów z 1659 roku.
Pałac Falson zachował się parter z XIII wieku. To najstarsze maltańskie miasto zostało niemal całkowicie zniszczone w czasie wielkiego trzęsienia ziemi w 1693 roku. Brama Greków. Była ona jedynym wejściem do Mdiny, z którego mogli korzystać niewolnicy. Miasto było ufortyfikowane już w czasach starożytnych, ale większość obecnych fortyfikacji została zbudowana przez rycerski zakon świętego Jana, czyli przez joannitów między XVI a XVIII wiekiem. Jeszcze rzut oka na katedrę świętego Pawła i kończymy nasz pobyt w Mdinie, żegnani głosem katedralnych dzwonów.